Tu Czechostacja. To jest wbrew pozorom bardzo sprytna teoria, ponieważ Zimmermann założył, że musi być zupełnie odwrotnie niż w klasycznej filozofii, w której ja istnieję, a mamy wątpliwość co do tego, co istnieje poza ja, natomiast u niego jest odwrotnie i to najlepiej jest pokazać na przykładzie kartki papieru. Jeżeli zrobimy dziurę w kartce papieru, no to właśnie nasze ja to jest ta dziura, którą widzimy, jest tam ta dziura, ale równocześnie jest pustką, natomiast cały otaczający świat jest właśnie tą kartką otaczającą dziurę. Czy ten utwór ma coś wspólnego z Szwejkiem i Krecikiem? Pewnie wiele osób w Polsce tego nie wie, ale też stworzył go Czech, Antonín Dvořák. Generalnie, chociaż jesteśmy sąsiadami, niewiele o sobie wiemy. W tym podcaście razem z moimi rozmówcami próbuję to zmieniać. Też jestem Czechem i polskim dziennikarzem. Nazywam się Jakub Medek, a to jest podcast Czechostacja. Jeśli chciałbyś wesprzeć rozwój Czechostacji, możesz zostać jej patronem w serwisie patronite.pl. Możesz też postawić mi wirtualną kawę na supi.pl bądź Buy Coffee To. Odcinek 48. Z czego śmieją się Czesi? Dobrý den. Rozmowa, której posłuchacie już za chwilę, moim zdaniem ładnie się wiąże zarówno z tą sprzed tygodnia o husyckim hetmanie Žižce, jak i tą, którą przygotowałem dla was jeszcze tydzień wcześniej, o pochodzących z Czech odkryciach i wynalazkach. Ale najbardziej to się wiąże z ogólną ideą Czechostacji, czyli przybliżania Polakom Czech, kraju niby dobrze między Bugiem a Odrą znanego, ale jak trochę poskrobać, to okazuje się, że właściwie jednak nie bardzo. Na pierwszym poziomie będzie to opowieść o dowcipie, żarcie, czy jak mówimy w Czechach, wtipie albo srandzie. I nie ukrywam, że z tego powodu trochę się boję tego, jak ją odbierzecie, bo jest to dowcip bardzo czeski i co za tym idzie, często dla odbiorcy spoza Czech hermetyczny. Będzie go więc trzeba czasem objaśniać. A wiadomo, że kiedy dowcip trzeba wyjaśniać, to przestaje on zwykle być śmieszny, robi się zaś żenujący. A właściwie to żenująca robi się osoba, która go opowiada. Na drugim poziomie będzie to jednak opowieść o zjawisku kulturowym bardzo dla Czech charakterystycznym. Ironicznym, a właściwie to głównie autoironicznym. Zjawisku, które zaczęło się od drobnego żartu, a stało się czymś bardzo w społeczeństwie powszechnym, równocześnie temacie przewodnim dziesiątek naukowych opracowań i setek drobnych żartów tworzonych przez zwykłych Czechów, od chociażby wieża widokowa o wysokości metra, czy nabrzeże imienia, położone w miejscowości z małym strumieniem, w dodatku kilkaset metrów od niego. I o źródłach tego zjawiska, bo bynajmniej nie było ono, mimo swego zasięgu, by nie rzec wielkości, pierwsze. Na trzecim poziomie to opowieść o samych Czechach, ich kompleksach i tym, co miało je maskować, o traumach z przeszłości, chociażby wspólną z Niemcami, a przez lata zupełnie wypieraną historią. I w końcu o czymś, co było w intencji twórców z jednej strony szpilką przekłuwającą balonik, z drugiej jednak sposobem na przepracowanie tych wszystkich traum i wyparć, chociaż przepracowaniem, jak to w Czechach, przez ich wykpienie. A wszystkie te poziomy łączy postać, motyw przewodni, główny, chociaż nie jedyny bohater dzisiejszej opowieści, wiernym słuchaczom Czechostacji już trochę znany, nieodkryty przez świat czeski geniusz, wieczny pechowiec i spóźnialski, Jara Zimmermann, Czech najpopularniejszy wśród samych Czechów, który nigdy nie istniał, chociaż kto wie? O českém všeumělovi a velikánovi i tego słowa nie umiem przetłumaczyć wprost, niech będzie opisowo. Wielki człowiek, a równocześnie o czeskim poczuciu humoru, czy szerzej, o tym z czego i dlaczego śmieją się Czesi i czy różni się to od tego, z czego śmieją się Polacy, będę rozmawiał z dr Karoliną Ćwiek-Rogalską, bohemistką, kulturolożką i etnolożką z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, w którym to zresztą na warszawskim Powiślu właśnie jesteśmy. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Największym światowym spisowatelem, wynalazcem, malířem, fizykiem, lyżarzem a filozofem za poslednich 100 lat był czeski velikán Jara Zimmermann. Możemy o tom wést spory, możemy z tym nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Czyli tłumacząc,
największym światowym pisarzem, wynalazcą, malarzem, fizykiem, narciarzem i filozofem ostatnich 100 lat był czeski wielki człowiek Jara Cimerman. Możemy o tym prowadzić spory, możemy się z tym nie zgadzać, ale to wszystko, co można z tym zrobić. To są słowa przewodniczki po Muzeum Piór, takich ptasich piór, niewiecznych, w Liptakowie. Dodam, że przewodniczka to być może sam Jara Cimerman w przebraniu. Ale Jara Cimerman, czyli kto? No właśnie, spróbujmy zrekonstruować biografię tego człowieka, bo to wcale nie jest takie proste zadanie, więc co wiemy? Wiemy, że urodził się gdzieś między rokiem 1853 a 1872 i tutaj nasze problemy z odcyfrowaniem tego, kiedy to właściwie było, wynikają z tego, że ktokolwiek prowadził te metryki miał bardzo brzydki charakter pisma. Więc ten przedział jest dosyć duży. Wiemy, że urodził się w Wiedniu, wiemy, że jego ojciec Leopold był krawcem, Czechem, i to też jest istotne, bo matka z kolei z domu Jelinek była austriacką aktorką. Wiemy, że miał starszą siostrę, Luisę. Są źródła, że to była siostra bliźniaczka. Ale teraz właśnie pytanie, bo jakby wątek Luisy jest istotny dlatego, że wiemy, że młody Jarosław, czyli późniejszy Jara, donaszał po niej ubrania. W związku z tym przez wiele lat jakby był ubierany właściwie przez rodziców w te ubrania po Luisę, więc pytanie brzmi właśnie, czy była to siostra bliźniaczka, czy starsza siostra, no tutaj jakby też biografowie wiodą spory. Są fotografie młodego Jary Cimermana, tylko że w towarzystwie siostry właśnie, na których widzimy dwie dziewczynki i nie wiadomo, kto jest kto. Odnośnie tego donaszania ubrań czy wychowywania w dziewczęcych ubraniach, to jest analogiczna historia jak u Rainera Marii Rilkego, wybitnego austriackiego poety, prekursora egzystencjalizmu, byśmy mogli powiedzieć, urodzonego zresztą w Pradze, którego przez kilka pierwszych lat matka, nieutulona w żalu po śmierci córki, wychowywała jako dziewczynkę właśnie w dziewczęcych ubraniach, więc no, mamy tutaj już połączenie, pewną taką wspólnotowość pochodzeń dwóch geniuszy. No i nasz problem z Jarem Cimermanem i tym, jak właściwie wyglądał i kim był, jeszcze komplikuje inna sprawa, to znaczy Cimerman się bardzo niechętnie fotografował sam. Mamy jego zdjęcia grupowe, mamy jego zdjęcia w jakimś takim przelocie gdzieś w migawce, zatrzymany właśnie z siostrą, ale nigdy nie mamy tego samego Cimermana. Mamy co prawda 136 podobizn Cimermana, ale na każdym z nich wygląda on trochę inaczej, więc trudno jest też zrekonstruować właściwie jak wyglądał. Mamy zachowane, ale niedokończone jakby też autokreacje, czyli rzeźby, które sam jakby wykonywał, ale właśnie zazwyczaj coś mu przeszkadzało w dokończeniu, więc to też jest kolejny problem z określeniem właściwie jak wyglądał i do jakiej epoki, bo tutaj jakby ten przedział czasowy, w którym żył, też sprawia, że trochę go trudno dopasować. No ale to, co nie ulega wątpliwości, to jest jego niewątpliwy wkład w naukę, kulturę, sport i inne tego typu rzeczy. I może, ponieważ jesteśmy w Czechostacji, to ja wspomnę o takich dwóch rzeczach, które go łączą z Polską, bo są takie dwa wyraźne ślady w jego życiorysie, które wiążą go z Polską. Pierwsza jest taka, że wiemy, że pracował w cyrku Krakowiak, który prowadził Tadeusz Szczepański. To jest taki jeden z pierwszych śladów aktywności zawodowej Cimermana. A później już na emigracji to między innymi był właśnie on, kto nosił rudy uranu do laboratorium małżeństwa Curie, więc tutaj... Nosił je, to mówiłem o tym tydzień temu w odcinku o wynalazkach, nosił je w nosie. To jest takie urządzenie, które w Polsce nie wiem, czy jest znane. Tu cię pytam jako etnolożkę, czy coś takiego występuje. To jest coś w rodzaju kosza, który jest równocześnie plecakiem. To jest dość charakterystyczne dla czeskiej prowincji i on ten uraninit w jakichś ogromnych ilościach na pudy, zdaje się, liczonych, znosił do piwnicy małżeństwa Marii Skłodowskiej Curie i Piotra Curie. Tak, to jest niewątpliwy związek z Polską. Nawiązałem w tej chwili do odcinka, poprzedniego odcinka Czechostacji, odcinka o wynalazkach i z wieloma tymi wynalazkami jest taki problem, że ta sama rzecz powstała równolegle i niezależnie od siebie w różnych miejscach świata. Więc na przykład do dzisiaj trwają spory o pierwszeństwo w kwestii piorunochronu i tego, czy wymyślił go Benjamin Franklin, czy jednak ksiądz Dziwisz. Cimerman też wymyślił bardzo wiele rzeczy, tylko zwykle albo nikt o tym nie wiedział, albo się dosłownie o moment spóźnił do urzędu patentowego, więc jakie wynalazki możemy przypisać temu geniuszowi? No więc wiemy, że miał swój wkład w wynalezienie radia, ale też z drugiej strony podobno wynalazł jogurt. No właśnie tutaj, tak jak mówisz, problem polegał na tym, że nie,
nie wiem, powinęła mu się noga na schodach Urzędu Patentowego i ten Edison po prostu był pierwszy, bo Jara Zimmerman też miał swój wkład w to, jak została skonstruowana żarówka. No zresztą zaproponował nie tyle gwint, co ten taki wystający z klasycznej żarówki punkt na końcu i Edison to skomentował podobno w ten sposób, że ach, gdyby ona mogła świecić tak jak ty, czy jaśnieć takim blaskiem jak ty. No właśnie, to jest kolejna kwestia, która jest charakterystyczna w życiu Zimmermana, to znaczy to, że mamy zachowanych bardzo wiele jego korespondencji, które też dotyczą jego wynalazków i wkładów w naukę, ale nie zawsze były to korespondencje, powiedzmy to sobie, odwzajemniane. Wiemy na przykład, że prowadził bardzo intensywną korespondencję z Bernardem Shaw, który mu niestety nie odpisywał. Dokładnie, Zimmermanolodzy badający dorobek stwierdzili, że zgorzkniały Irlandczyk mu konsekwentnie nie odpisywał. Ale wiemy z kolei też na przykład, że wypowiadały się o nim inne sławy epoki. To znaczy mamy bardzo dobrze zachowane zdanie Alberta Einsteina dotyczące propozycji filozoficznych Zimmermana, bo w tym obszarze również działał. Einstein miał skomentować jego filozofię słowami very crazy. To była filozofia eksternizmu, która w dużym uproszczeniu, o ile pamiętam, stwierdzała, że jako byty nie istniejemy, jesteśmy pustką otoczoną przez rzeczywistość. To jest wbrew pozorom bardzo sprytna teoria, ponieważ Zimmerman założył, że musi być zupełnie odwrotnie niż w klasycznej filozofii, w której ja istnieję, a mamy wątpliwość co do tego, co istnieje poza ja, natomiast u niego jest odwrotnie i to najlepiej jest na takim klasycznym przykładzie, który też między innymi tłumaczył dr Swierak, pokazać na przykładzie kartki papieru. Jeżeli zrobimy dziurę w kartce papieru, no to właśnie nasze ja to jest ta dziura, którą widzimy, jest tam ta dziura, ale równocześnie jest pustką, natomiast cały otaczający świat jest właśnie tą kartką otaczającą dziurę. Ja bym jeszcze kilka tych wynalazków jego wymienił. Tam był, zdaje się, dynamit, który też nie zdążył opatentować przed Noblem. Był tam telefon o Marconim i skuste to bez dratu, czyli niech pan spróbuje bez kabla, poradził Marconiemu. Co tam jeszcze było? No między innymi pierwszy projekt kanału panamskiego. To też jest Zimmerman i do tego napisał, jeszcze zdążył napisać do tego również operę, ponieważ jakby zazwyczaj tutaj te osiągnięcia naukowe szły w parze z kulturalnymi czy kulturowymi. Wiemy, że właściwie niemal odkrył biegun północny. Tutaj był taki problem, że prowadził też badania wśród osób zamieszkujących tamte rejony, ale ponieważ jakby wszedł z nimi w konflikt, tak, no to musiał uciekać i niestety tam chyba o 7 metrów biegun północny. Dokładnie. Ale też wiemy, że podpowiadał w bardzo wielu wypadkach ludziom kultury. To nie jest tylko ten porzucenie kabla u Marconiego, ale to na przykład on podpowiedział Czechowowi ilość sióstr w jego dziełach oraz Wiśniowy sad, który znalazł tak, się w tytule. Czechow w pierwotnej wersji mówił o dwóch siostrach, że powinny być dwie siostry, co przeczytawszy rękopis Zimmerman stwierdził, zda se my to trochę mało, mam wrażenie, że to za mało i w ten sposób siostry finalnie stały się trzy. Historii z Wiśniowym Sadem nie pamiętam. Podobno to on właśnie nawoził Wiśniowy Sad, żeby mógł rozkwitnąć w twórczości Czechowa, ale miał swój wkład również w czeską literaturę. Znaczy nie możemy się ograniczać tylko do literatury światowej, no bo tak jak mamy i wiemy, że mamy wybitne dzieło czeskiej literatury, czyli Babunie Niemcowej, no to mamy przecież Dziadunia Zimmermana. Zresztą a propos Dziadunia i kolejnej kwestii, o którą chciałem zapytać, to podróże Zimmermana. Wiemy, że Zimmerman przez jakiś czas w Alpach Szwajcarskich wykonywał odpowiedzialną funkcję akuszera. Tu miałem problem, stąd było moje zawahanie, że po czesku się mówi porodni baba, czy raczej mówiło, no dzisiaj się już tak nie mówi. To on był porodnim dzieckiem. I podobno nie tylko wykonywał tę funkcję, ale on w ogóle zaproponował, żeby taka funkcja właśnie w tym regionie powstała. Wspominaliśmy o tej dalekiej północy. Była tam Australia, gdzie on zdaje się coś z telegrafem miał wspólnego, czy wypracowywał techniki porozumiewania się przez telefon. Był tam Paryż, bo pomagał Eiffelowi, czy zaproponował finalną wersję wieży Eiffla. Była tam Galicja. On długo, bo co jest istotne, on bardzo długo i właściwie później już do końca znanego nam jego życia był nauczycielem, uczył. Natomiast on w tej Galicji też właśnie rozwijał te swoje talenty edukacyjne. Tak, proponował też reformę systemu szkolnego w ogóle w Galicji, więc z nią był bardzo związany i tak jak mówisz, był też nauczycielem i z tej jego praktyki nauczycielskiej płynęło bardzo wiele późniejszych pomysłów. W końcu osiadł w niewielkiej wioseczce położonej najprawdopodobniej w Górach Izerskich. Tu są pewne spory na ten temat, ale wszystko wskazuje na to, że były to Góry Izerskie, więc obszar, o którym rozmawialiśmy w jednej z naszych rozmów, obszar,
który moglibyśmy określić no, niewłaściwym geologicznie, geograficznie i historycznie mianem, niemniej jednak przyjętym, czyli Sudetów niemieckich. Siedział sobie w tej wioseczce Liptakow, pracował tam jako nauczyciel, uczył m.in. Konrada Heilena, o ile dobrze pamiętam, czyli późniejszego przywódcę nazistów czeskich. Chociaż tutaj jakby pragnę zaznaczyć, że początkowo Zimmermann osiada tam nie nawet z własnej chęci, tylko dlatego, że nauczycielką tam jest jego siostra. I mamy źródła, które mówią o tym, że po prostu zastąpił ją niejako w tej roli, kiedy ona już przestała uczyć. I stąd też bierze się właśnie w tym Liptakowie, który jest właściwie takim pogórzem góry izerskich. To nie są jakby właściwe góry izerskie. Tam też dorabia się nieślubnego syna z żoną niemieckiego nadleśniczego. Nie pamiętam w tej chwili imienia tego syna, ale wiem, że... Jarosław Szmuranc. Szmuranc, tak, ponieważ to jest nadleśniczy i jego małżonka, z którą Zimmermann miał romans, miał typowe czeskie nazwisko Szmuranc. W telegraficznym skrócie przebrnęliśmy przez życie Jary Zimmermana. Ale pozwól mi tutaj dodać, bo te Sudety tutaj są takie niezupełnie od parady, bo to właściwie skąd my wiemy o Zimmermanie i jak to jest związane z tym Liptakowem. No więc właśnie w lutym 1966 roku, zostaje odnaleziona skrzynia z pismami Zimmermana. I to, że ona zostaje odnaleziona właśnie w Liptakowie i w Sudetach też ma tutaj swoje znaczenie, bo kto bierze udział w odkryciu tego? Wiemy właśnie, że dr Swierak udaje się do swojego kuzyna czy wuja, w tej chwili nie jestem pewna dokładnie ich pokrewieństwa, który właśnie ma chalupę w tymże Liptakowie. A jak wiemy, bardzo wiele z tych chalup to są domy opuszczone właśnie przez osoby niemieckojęzyczne, które zostały wysiedlone po roku 45. I Swierak zostaje zaproszony tam właśnie dlatego, że dysponuje słuchem absolutnym, więc jest w stanie ustalić, w którym miejscu najlepiej jest zrobić kominek w tymże mieszkaniu. Ale właśnie ponieważ są to Sudety, kiedy okazuje się, że ściana jest pusta w pewnym miejscu, wzywają jeszcze pirotechnika, ponieważ wiedzą, że co tam może się znajdować. Może jakiś niemiecki skarb, ale może właśnie jakiś niewybuch. I dopiero wtedy przy pomocy pirotechnika udaje im się rozsadzić ścianę i tam właśnie znajdują te pozostałe po schedę po Zimmermanie. Ukrytą w skrzyni, która również niestety w wyniku tej eksplozji ulega częściowej dekompozycji czy dekonstrukcji, w związku z tym no, ta scheda to dziedzictwo po Zimmermanie jest niepełne. Co my wiemy o tym, kiedy on zmarł, kiedy mógł umrzeć? No właśnie tutaj tak podobnie jak za tą urodzin, tutaj również mamy pewne zawahania wśród zimmermanologów. Więc jedni mówią, że właściwie ta taka dochowana do naszych czasów historia Zimmermana urywa się gdzieś na początku I wojny światowej i zmierzcha razem z cesarstwem austro-węgierskim. Z drugiej strony ostatnia, 15 sztuka Zimmermana, którą mamy zachowaną do dzisiaj, prawdopodobnie powstaje jeszcze w czasie I wojny, więc wiemy, że żyje wtedy. A ustalenia z zeszłego roku, ponieważ zimmermanologia jest nauką żywą i cały czas się rozwija, pokazują, że być może Zimmermann byłby do dzisiaj żyjącym, a zatem najstarszym na świecie człowiekiem, funkcjonującym co prawda pod zmienionym nazwiskiem, nazwiskiem brzmiącym bardziej z czeska, już nie Zimmermann, ale Tesarz, co znaczy właściwie to samo w obu tych językach, ale tutaj nie jesteśmy pewni. To, co jest istotne, nazwisko, to, którym się posługiwał przez całe swoje życie Zimmermann, to jest fonetyczny zapis, bo nie oryginalny niemiecki zapis cieśli, czyli właśnie Zimmermana, czyli właśnie Tesarza. To, co przed chwilą zrobiliśmy, to jest pewne odwrócenie schematu, dzięki któremu Czesi poznają Zimmermana od no, blisko 50 lat. Schemat jest zawsze taki, że najpierw jest seminarium naukowe przedstawiające, w którym naukowcy omawiają kolejne odkrycia Zimmermana, jego stosunek do różnych istotnych rzeczy i które zarazem jest wprowadzeniem do sztuki teatralnej bazującej, bądź to napisanej przez samego Zimmermana, bądź to bazującej na jego odkryciach, która to sztuka teatralna jest w drugiej części tego czy po tym seminarium naukowym, pokazywana widzom w Teatrze Jary Zimmermana, przy czym jest pokazywana przez samych tych naukowców. Tam nie ma profesjonalnych aktorów, tylko ci naukowcy właśnie wstają, często nie zdejmując z siebie tych fartuchów, i odgrywają tę sztukę. I to jest skonstruowane w takim schemacie. My trochę z premedytacją ten schemat odwróciliśmy, zaczęliśmy od sztuki, a teraz chciałbym, żebyśmy doszli do seminarium naukowego i w związku z tym zadam ci pytanie, kim jest Jara Zimmermann? No Jara Zimmermann jest fenomenem czeskiej kultury. Jest właściwie, no właśnie, on jest takim
To jest bardzo dobre pytanie, bo ja bym tutaj może inaczej odpowiedziałabym, jeszcze to trochę odwróciła. Jest taki bardzo fajny tekst Przemysława Ruty, który mówi o tym, że omawiając działalność Jary Zimmermana i Zimmermanologów, mówi o tym, że gdyby okazało się, że Zimmerman naprawdę istniał, to byłby bardzo rozczarowany. Byłby bardzo rozczarowany właśnie dlatego, że to jest taka postać, w którą da się włożyć wiele, co myślę, że udowodniliśmy też we wstępie tej rozmowy, ale która to postać tak naprawdę nie istniała. To znaczy jest pewnym horyzontem możliwości kultury czeskiej. Tak jakbyśmy ją chcieli widzieć, takiej kultury, która przyznaje się do różnych swoich korzeni, która umie się z siebie śmiać, która z pewnym dystansem obserwuje wszystko to, co dobre, ale i to, co złe, która jest rozpięta pomiędzy jakimś takim ograniczeniem ciała i tutaj jakby to też bardzo dobrze widać w dowcipach, które Giwadlo Jary Zimmermana nam serwuje, czyli rozpięte gdzieś pomiędzy tym, co nasze kiszki pozwalają nam przeżyć w życiu jako ludzie, a gdzieś też takim duchowym wymiarem tego, co jest w nas fajne, interesujące, co może stanowić jakiś wkład w społeczeństwo. Więc odpowiedź na to, kim jest Jara Zimmerman, najprościej można powiedzieć, kreacją pewnej grupy czeskich twórców związanych z radiem, którzy w pewnym momencie postanowili skorzystać z tej wolności, jaką serwowały lata 60., złote lata 60. A z drugiej strony, no właśnie, jest tym fenomenem też w zrozumieniu zjawiska, pewnego zjawiska, które ucieleśnia bardzo wiele trendów w kulturze czeskiej obecnych. Ja bym chciał, żebyśmy chwilę porozmawiali o konkretnych osobach, które za powstaniem tego fenomenu stoją, czy trzymając się terminologii teatru Jary Zimmermana, teatru, który oni stworzyli, odkrywcach Zimmermana, naukowcach odkrywających tego Zimmermana. I to jest duet Jiří Šebánek i Zdeněk Svěrák, a tak naprawdę to trochę bardziej kojarzony jest inny duet z tym zjawiskiem, z teatrem Jary Zimmermana, czyli duet Svěrák i Ladislav Smoljak, ponieważ ich drogi z Šebánkem się dość szybko rozeszły. To są satyrycy, aktorzy, scenarzyści z wykształcenia, co też nie jest bez znaczenia, nauczyciele. Znaczy na pewno Svěrák i Smoljak. Nie wiem, czy Šebánek. Svěráka być może słuchacze kojarzą. To jest znany czeski aktor i scenarzysta, odtwórca głównej roli w wyreżyserowanym przez swojego syna, nagrodzonym Oscarami, komediodramacie Kolia z lat 90. Butelki zwrotne, zdaje się, też były bardzo popularne w Polsce. Pan Svěrák jest osobą leciwą bardzo. Nawet niedawno oglądałem słuchałem właściwie fenomenalnego wywiadu z nim, w którym on pięknie opowiadał o mierzeniu się ze starością. Smoljak nie żyje już od 15 lat, jeśli nie lepiej. Šebánek chyba też już nie żyje, zresztą on jakby nie brał udziału w dalszych pracach nad tym teatrem. Ale co oni tak na dobrą sprawę, jak to się rozwijało? Bo to się wszystko zaczyna w radiu. Tak jak mówiłam, to były osoby związane z radiem i to się wszystko zaczyna w roku 66 albo 5, kiedy pojawia się po raz pierwszy właśnie Zimmerman w radiu, pojawia się w takiej audycji Nealkoholicka winiarnia u Pawołka. Bezalkoholowa winiarnia u Pająka. Pod Pająkiem u Pająka. Czy pod Pająkiem. I Svěrák wspominał, że tam po raz pierwszy pojawia się Zimmerman, on wtedy, zdaje się, prowadzi łódź parową i jest rzeźbiarzem. Jest rzeźbiarzem, który nie spotyka się ze zrozumieniem, prezentując swoje rzeźby wykonywane właśnie walcem. I tam problem polegał też na tym, że Svěrák mówi, że oni postanowili dać bardzo wielokrotnie słuchaczom i słuchaczkom do zrozumienia, że to jest żart i pewna gra. I okazało się, że to przeciąganie struny trwa. To znaczy, ile jesteś w stanie powiedzieć absurdów, żeby publiczność zorientowała się, że ma do czynienia z mistyfikacją. Co zresztą też jakoś bardzo dobrze pasuje w ogóle do charakteru tego rodzaju mistyfikacji radiowych. No wspomnijmy Wojnę Światów, która wywołała... Orson Welles, która w pewnym momencie wywołała ogromną panikę jakby u słuchaczy. No i trochę podobnie jest z Zimmermanem, on się tam wtedy rodzi, a później, tak jak powiedziałeś, przechodzi na deski teatralne. Svěrák wspominał, że to był właśnie przez ten okres pewnej swobody, którą zapewniała Praska Wiosna, że można było spróbować z tym zaeksperymentować, zobaczyć, jak się da to wystawić na scenie. No ale ponieważ to jest rok 66, zaraz w roku 68 w sierpniu wjadą nam radzieckie czołgi, więc ten okres jest bardzo krótki i to też sprawi, że to oblicze Zimmermana musi zostać przedefiniowane.
Bo tak jak tu wymienialiśmy te wszystkie jego wkłady i podpowiedzi, to po roku 68 twórcy stwierdzają, że to, co się dzieje po sierpniu 68 roku, kładzie się też takim nieciekawym cieniem na postaci Zimmermana. No bo skoro ma wkład do wszystkiego, to trochę jak ze Stalinem, prawda? Który ma swoje uwagi, nie wiem, chociażby do językoznawstwa. Te pomysły, które Zimmerman podsuwa Czechowowi, trochę za bardzo wyglądają jak porady dla Tolstoja, które pisze Lenin. Więc jakby Zimmerman musi też być przedefiniowany, trzeba się nad nim na nowo zastanowić. No i wchodzi tutaj też cenzura, która na przykład sprawia, że w pierwszej sztuce Akt, gdzie była przez chwilę postać pracownika, jak to się... Wyżejne bezpieczeństwo, czyli Estebaka. Ja właśnie nie pamiętam, czy on był Estebakiem, czyli agentem służby bezpieczeństwa, czy on był po prostu z wyżejne bezpieczeństwo, czyli policjantem. No ale tak, przedstawiciela struktur bezpieczeństwa państwa. Tak, i on musi zostać zmieniony, on ostatecznie zostaje w ogóle seksuologiem, więc zupełnie jakby innej mańki próbują tutaj zażyć tę postać. Dodamy, że sztuka Akt rozgrywa się głównie w środowisku wiejskim, mi dotyczy pojednania ojca z dziećmi, więc ten seksuolog tam po prostu... Jest takim wyraźnym znakiem, że miało tam być coś innego. I to też jakby jest tutaj istotne. I teatr Jari Zimmermana przechodzi bardzo różne koleje losu. To znaczy nie tylko musi na nowo przystosowywać tego Zimmermana do tego, co się dzieje w historii, kulturze, środowisku czeskim, no ale też właśnie zmaga się z tymi zmianami osób, które grają w tym teatrze. Więc tak jak mówiłeś, tam nie ma z jednej strony, ma nie być profesjonalnych aktorów, zaczynamy od tych seminariów naukowych. Z drugiej strony też bardzo często te osoby grają właściwie do samej swojej śmierci w teatrze. To jest jakby przykład Smoliaka. Z trzeciej jakby no, trzeba jakiś nowy narybek zwabiać. Tak, przy czym tym nowym narybkiem są na przykład, jak się to nazywa, rekwizytorzy. Dokładnie, więc to jest też takie piękne granie w ogóle z taką tradycją w ogóle teatralną czeską, teatrów stodolanych, takich właśnie, które mają gdzieś takie zaplecze właśnie, że jeżeli chcesz, no to wystąp. A czemu się nadaje właśnie taką czapkę trochę przez te naukowe seminaria, które są przed sztukami? Przy czym to dodam, te seminaria, bo to też jest bardzo anegdotyczne, one powstały przez przypadek, bo przygotowując akt, Siebanek miał napisać jeden akt, drugi akt miał napisać Swierak. Siebanek tego nie dowiózł w terminie i oni usiedli i mówili, Jezus Maria, ale my tym jednym aktem to nie ma takiej siły, żebyśmy utrzymali widownię w pełnoprawnym przedstawieniu, więc na szybko wymyślili seminarium naukowe omawiające wkład Swieraka i to zażarło, zadziałało i zostało do dzisiaj. I co więcej, jakby te seminaria bardzo często są też taką areną gagów, które są łatwo zrozumiałe, nawet jeżeli nie mamy doświadczenia z taką formą seminaryjną. To znaczy już w akcie, jeżeli się nie mylę, jest prezentacja jednego z wynalazków Zimmermana, który jest takim bardzo głośno chodzącym wiertłem. I wygląda to w ten sposób, że właśnie to teraz wam pokażemy, jak to wygląda, po czym zapuszczone jest to wiertło, słyszymy, że wykładowca coś mówi, zupełnie nie słyszymy, po czym po włączeniu mówi, no i właśnie na tym polega wielkość tego wynalazku. Więc to jest też taka bardzo dobra przestrzeń do tej prezentacji tego zimmermanowskiego geniuszu, ale też tego, w jaki sposób ten dowcip Giwadla Jary Zimmermana może działać. I jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć jedną rzecz, to ta forma seminariów, ona się w ogóle też przyjęła poza Giwadlem Jary Zimmermana. Jest taka heksalogia filmów o poetach, która jest w Polsce słabo znana, którą wyreżyserował Dusan Klein. I w drugiej części tej heksalogii, jak basnici przychadzają o iluzę, czyli jak poeci są pozbawiani iluzji, to jest rok 85, czyli teatr Jary Zimmermana działa już od bardzo dawna, występuje właśnie postać docenta Zaice, którego gra Zdeněk Svěrák. Jest to jedna z piękniejszych scen w czeskiej kinematografii, kiedy cały wykład dotyczy optymalizacji przestrzeni na biurku, żeby jak najlepiej można było pracować. Serdecznie polecam znaleźć chociażby tę jedną scenę i zobaczyć, czy biurka słuchaczy i słuchaczek są ustawione optymalnie do pracy, czy nie. Generalnie tematy sztuk teatru Jary Zimmermana, one są bardzo mocno osadzone w czeskiej historii. Tam jest całe mnóstwo epokowych nawiązań, głównie grania czeskim odrodzeniem narodowym, o którym rozmawiałem razem z tobą w jednym z poprzednich odcinków Czechostacji. Sporami czesko-niemieckimi, no chociażby ten Zimmerman, który rodzi się w Wiedniu, matka jest Austriaczką, on się czuje Czechem, co wyraża ostatnim zdaniem w odnalezionym swoim pamiętniku. Spatrzyt jeszcze jedną swą wlast Bemen, tak? Czyli po czesku zobaczyć jeszcze raz swoją ojczyznę i tu niemiecka nazwa Czech. Jest tam
trochę w tym wszystkim ucieczki od komunistycznej cenzury. Są tam rycerze z Blanika. To jest legenda o rycerzach, którzy śpią pod górą Blanik i przyjdą na odsiecz Czechom. Kiedy będzie najgorzej. Kiedy będzie najgorzej, przy czym akurat w tej sztuce napisanej w 1989 roku, ale pierwszy raz wystawionej już w roku 90, czyli po aksamitnym przewrocie, po aksamitnej rewolucji, tam są bardzo wyraźne polityczne nawiązania, że rycerze z Blanik mieli przyjść nam z odsieczą, kiedy Czechy zostaną napadnięte z czterech stron, a zostały napadnięte z pięciu, w domyśle przez pięć państw Układu Warszawskiego, oni się i tak nie obudzili. Zresztą Zimmermann bardzo często pisał na ten temat, że jeżeli wyjdą wtedy, kiedy będzie najgorzej, to znaczy, że do tej pory było całkiem nieźle, co może takie mylne wrażenie dawać społeczeństwu czeskiemu. Tam są fenomenalne rzeczy, z opowiadaniem których w tej chwili ja mam trochę problem i chciałbym, żebyśmy to potem rozwinęli, bo to są rzeczy, które, żeby je zrozumieć w tej warstwie bezpośredniej, to musisz mocno siedzieć w czeskiej historii. Powiedziałbym, musisz siedzieć w tej czeskiej historii na poziomie szkoły średniej, zarówno języka czeskiego, jak i historii. Tam jest mnóstwo takich odwołań, głównie do tego odrodzenia, na przykład czeskie niebe w niebie, na którym zasiadają najważniejsze dla Czech postaci w historii. Tam święty Wacław jest, zdaje się, przewodniczącym, siedzi tam Jan Hus, bodajże Karol IV i siedzi tam Babiczka Bożeny Niemcowa, czyli literacka postać, zresztą napisał, jak mówiłaś, dziedeczka Jara Zimmermann. Oni siedzą na tym sądzie i sądzą chyba Karel Havlíček-Borovský, o którym opowiadaliśmy w rozmowie o odrodzeniu, taki czeski dziennikarz, prekursor czeskiego dziennikarstwa XIX-wieczne. Oni tam dokonują nad kimś sądu i tam jest na przykład taki fragment, że Jan Hus jest wściekły, że wśród tych sędziów razem z nim siedzi Zygmunt Luksemburski. Słuchacie tego odcinka tydzień po publikacji odcinka o Janie Žižce, więc Luksemburski, brat Wacława IV, syn Karola IV, przywódca Rzeszy Niemieckiej w czasie wojen husyckich, który prowadził pięć kolejnych krucjat najeżdżających Czechy. No w Czechach postać generalnie odbierana wyjątkowo negatywnie, choć dzisiaj historycy zgadzają się co do tego, że to nie jest takie proste, ale Zygmunt Luksemburski, Lyśka Rysiawa, czyli Rudy Lis, tak go Czesi nazywają, no to jest synonim po prostu obrzydliwego, złego Niemca, który chce napaść na biednych Czechów, czy napada na tych biednych Czechów, i oni dzielnie, dowodzeni przez Žižkę, się przed nim bronią, odpierając jego kolejne krucjaty. Tenże Zygmunt jest też obciążany śmiercią Jana Husa, chociaż też historycznie to nie jest takie proste, bo on zaprosił Jana Husa na sobór w Konstancji, dając Husowi list żelazny. Sobór tymczasem ten list zlekceważył i Hus spłonął na stosie. I dowcip jest taki, że siedzą sobie w tym gronie tych sędziów w tym niebie i Jan Hus patrzy na innych członków sądu i wyraża takie wkurzenie, żal, że tu znajduje się Zygmunt Luksemburski, który na niego kpiąco patrzy i złośliwie przy tym chrzęści pudełkiem z zapałkami. Wiesz, no bez tego całego mojego historycznego wstępu, jeżeli tego nie wiesz, to nie wiesz, o co chodzi. No to nie jest śmieszne. To mi przypomina też inne zdanie, które kiedyś padło w stosunku do tych sztuk, które są właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo naładowane czeską historią, czeską kulturą, że one przypominają trochę to, co ma w głowie ktoś, kto zdawał maturę 50 lat temu. To znaczy, że gdzieś mniej więcej kojarzy, już te postacie nie są do końca jasne, ale to jest oparte na jakimś widzu, prostym skojarzeniu, które ma gdzieś przemawiać. No jeżeli tego skojarzenia nie mamy, no to oczywiście to się robi dużo trudniejsze. I jeżeli przyjmiemy, że faktycznie podstawą większości tych spektakli i to, z czego się śmiejemy, to są odwołania do czeskości, różnie rozumianej, no to ten dowcip się robi hermetyczny. Ale to nie jest wszystko. Ja też na użytek naszej rozmowy próbowałam sobie zrobić jakiś taki rodzaj grafu na temat tego, jak właściwie działa dowcip w tych spektaklach. I on jest właśnie nie tylko taki kulturowo-historyczny. To znaczy, że tam faktycznie jest bardzo wiele warstw, z których można się śmiać, nawet nie rozumiejąc do końca właśnie tego typu nawiązań. To znaczy, cała ta sytuacja właśnie tego sądu, tego zastanawiania się właściwie, kogo mamy wezwać, a kto żyje, a kto nie żyje, to jest jedna rzecz, ale druga to są, no właśnie, no, z czego my się śmiejemy właściwie, jak oglądamy te sztuki. To znaczy, tam jest z jednej strony dowcip, który jest, powiedzielibyśmy może trochę wulgarny i taki
taki bardzo gdzieś cielesny, oparty na prostym slapstiku, ale równocześnie zrobiony jest w taki tak, sposób... Tak, ale nie organiczny, nie fekalny, bo to akurat czeski humor często jest organiczny i fekalny, a to nie jest ten humor. Ale on nie jest właśnie w ten sposób, znaczy on jakby prowadzi nas do tego, żebyśmy podejrzewali, że to właśnie tak jest, a potem następuje jakaś puenta, która to odwraca, która właśnie sprawia, że to wychodzi gdzieś naprzeciw oczekiwaniom, ale przekracza je, czy jakby skręca w innym kierunku i przez to właściwie jest śmieszne. Potem mamy jednak taki dowcip, który jest gdzieś mocno związany z erotyką. Tu wspominaliśmy tego seksuologa z aktu. No ale przecież jakby, bo nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, to znaczy wszystkie postaci kobiece w sztukach Jari Zimmermana grają zawsze mężczyźni. No i możemy tutaj oczywiście jakby w prosty sposób dojść do teatru szekspirowskiego, gdzie te role też grali mężczyźni, ale jednak w tym takim anegdotycznym charakterze sztuk Zimmermana, no to będziemy mieć wtedy do czynienia z takim prostym, moglibyśmy mieć do czynienia z takim prostym humorem, aha, chłop przybrany za babę, więc to jest śmieszne. Ale tu znowu właśnie jest ten taki skręt, którego dokonują twórcy i pokazują, że to nie do końca o to chodzi. To znaczy, że nie mamy się śmiać z tego właśnie przysłowiowego chłopa przebranego za babę, tylko raczej zastanawiać się właśnie nad tymi na przykład rolami kobiecymi, jak one wyglądają w kulturze czeskiej. To, że na tym sądzie nad czeską historią nie ma żadnej kobiety oprócz babuni Bożeny Niemcowej, nie ma samej Niemcowej, to też jest bardzo znaczące w tym kontekście, nie? I to jest w ogóle dowcip pedagogiczny. To znaczy to, co powiedziałeś o tym, że większość twórców ma za sobą no, tą praktykę nauczycielską i uczyło w szkole, nie tylko jakby miał takie wykształcenie, ale też uczyło w szkole, to też jakby o czymś świadczy. Tam jest jeszcze jedna taka rzecz, ja bym mógł powiedzieć, że to jest moja myśl wyjątkowo błyskotliwa, ale nie jest, ja ją zaczerpnąłem od Swieraka. Nie wiem, czy słuchałaś, polecam tobie i czeskojęzycznym słuchaczom, są dwie fenomenalne rozmowy polecanego przeze mnie wielokrotnie podcastu Przepyśte Dziejiny. Tam są dwie rozmowy poświęcone fenomenowi teatru Jary Zimmermana. Jedna samych prowadzących, a druga jest wywiadem między innymi ze Swierakiem. I to jest stosunkowo świeże, bo ona jest, zdaje się, z tego roku nawet. Gdzie Swierak mówi coś takiego, że oni robiąc tą swoją mistyfikację, trochę nawiązali do czeskiej historii odrodzeniowej, rękopisów, o których rozmawialiśmy my w naszej rozmowie o czeskim odrodzeniu narodowym, czyli rękopisów z dworu królowej i z Zielonej Góry. I to już jest moja interpretacja słów Swieraka, że można w pewnym sensie powiedzieć, że fałszując te średniowieczne rękopisy, Wacław Hanka stworzył swojego, tyle że 150 lat przed Szebekiem, Smoliakiem i Swierakiem, Zimmermana. Ten Zimmerman Wacława Hanki ma fundamentalne znaczenie, o czym rozmawialiśmy w rozmowie o odrodzeniu narodowym dla współczesnych Czech, dla współczesnej czeskiej kultury. Ta kultura w znacznej mierze wyrosła na tym falsyfikacie. To nie ma znaczenia, że najwybitniejsze dzieła czeskiej literatury, muzyki, sztuk plastycznych wyrastają z czegoś, co nigdy nie istniało, co Wacław Hanka, genialny czeski poeta, napisał i sfałszował po to, żeby pokazać, że Czesi mają lepszą kulturę od kultury niemieckiej. To tak naprawdę nie ma znaczenia i trochę, oczywiście z zachowaniem skali, to samo masz z Zimmermanem. To nie ma znaczenia, że Zimmerman nie istniał. Dla czeskiej kultury, dla współczesnej czeskiej kultury. Dokładnie, dlatego Zimmerman wygrywa na przykład plebiscyt na największego Czecha w historii. To znaczy zostaje zdyskwalifikowany i to jest trochę jak z tym potykaniem się na schodach Urzędu Patentowego, ale dostaje najwięcej głosów. To, że jakby ma swoje muzea, to, że ma swoje upamiętnienia w przestrzeni publicznej, no to też świadczy o tym, że on wypełnia też jakąś potrzebę. To znaczy takiej mistyfikacji, której nie musimy się wstydzić, z której możemy być dumni, która coś nam mówi o nas samych, ale równocześnie nikogo nie krzywdzi. Co w przypadku właśnie mistyfikacji Hanki, tak jak już o tym rozmawialiśmy, nie do końca musiało tak wyglądać. Rozmawialiśmy o tym, odsyłam tu do tej rozmowy o odrodzeniu narodowym. Dzisiaj to brzmi zabawnie, to ma ogromną rolę dla czeskiej kultury, ale w czasach współczesnych Hance dyskusje na temat prawdziwości rękopisów no niejedną karierę skończyły i niejedno życie złamały. Mało brakowało, a złamałoby życie również Tomaszowi Garrickowi, Masarykowi, o którym również rozmawialiśmy w innym odcinku, do którego też odsyłam, obiecuję zostawić w opisie odsyłacza. Wracając do Jary Zimmermana, to jest postać, która nie wzięła się wyłącznie z fantazji, poczucia humoru, nie wiem, kreatywności Siebanka, Swieraka i Smoliaka. Oni, i to jest nie gorsza historia i nie mniej śmieszna, tego Zimmermana skleili z kilku postaci autentycznych. Ja bym się nad nimi chwilę pochylił. Najkrócej opowiem o osobie, która dała nazwisko Zimmermanowi,
hokeista z lat 50. jeden raz zagrał w czeskiej reprezentacji, niczego tam zdaje się wielkiego nie osiągnął. Pojechał na olimpiadę w 56. Tak, było piąte miejsce, więc nie żadne wysokie miejsce. Ale nazywał się Otto Zimmermann i to nazwisko się bardzo Siebankowi spodobało. Ale dalsze postaci to jest historia po kolei. Zacząłbym od Aloisa Behra. Zimmermann jest złożony z tych postaci też pod pewnymi względami, więc tego Behra moglibyśmy określić takim terminem, który znowu chyba nie ma odpowiednika w polszczyźnie, zapadliwlastenec, czyli ten patriota, który gdzieś tam na peryferiach rozwija ten swój patriotyzm, walczy o czeskość, sprawia, że ta kultura czeska staje się coraz lepsza. I Behr właśnie był takim niezrozumianym geniuszem. To znaczy to była taka postać, która powiedzielibyśmy dzisiaj specjalizowała się w czym? W sztuce naiwnej. On był pisarzem i malarzem naiwistą. Też chyba rzeźbił z tego, co pamiętam. Żył w takiej miejscowości Dobruszka. To jest też znowu po górze gór Orlickich Hor. No i tam właśnie w tej Dobruszce co robił? No dokumentował przede wszystkim bardzo starannie życie tam. To znaczy właśnie malował to, jak ludzie tam wyglądają, notował, jak się zachowują, jak wygląda właśnie przestrzeń. Ma też zresztą muzeum sobie poświęcone. Jedno z tych takich małych, lokalnych muzeów, kiedy gdzieś trafiamy do jakiejś czeskiej miejscowości i właśnie możemy odkryć takiego zapadlechowlastęce. I przede wszystkim Behr jest taką postacią, którą z Zimmermannem łączy jeszcze coś. To znaczy wiara w postęp, która jest niezrozumiana przez otoczenie. I taka naiwna wiara w XIX-wieczny postęp, że postęp zawsze będzie dobry i zawsze będzie niósł poprawę. On tam wystawy lokalne organizował, takie nowych wynalazków. Tak jak mówisz, on był niezrozumiany przez swoje otoczenie totalnie. Ja tu sobie wynotowałem, że pisarz i malarz naiwista żyjący na małej, konserwatywnej i po czesku opornej wobec zmian wsi, gorący zwolennik postępu. Kolejna postać, Jakub Hron Metanowski. No to jest cudo. To jest chyba mój ulubiony protoplasta Zimmermana. On jest znowu trochę takim geniuszem z prowincji, bo ten w ogóle ten geniusz z małej chałupki pod lasem to też jest taki motyw w czeskiej historii. No Palacki był tym geniuszem z chałupki pod lasem, trafił na salony. Dokładnie, natomiast jakby Metanowski nie trafia na te salony i on jest znowu nauczycielem, specjalizuje się w naukach ścisłych, uczy, zdaje się, fizyki, uczy, jeżeli dobrze pamiętam, w Hradcu Kralowe, więc nie w małej miejscowości, przynajmniej przez jakiś czas. I to, co go tak bardzo wpisuje w ogóle w ten paradygmat odrodzeniowy, to jego twórczość językowa, ponieważ on jest tą osobą, która stwierdza, że powinniśmy sięgać do czeskich korzeni słów i nie posługiwać się słowami, które mają właśnie nie czeskie, nie słowiańskie korzenie. Znaczy idzie w ślady Józefa Jungmana, w którym opowiadaliśmy w odcinku o odrodzeniu narodowym, tylko idzie w te ślady przeradykalnie. Tak, bardzo konsekwentnie, więc ponieważ jest nauczycielem, no to wykształca całe słownictwo i posługuje się nim konsekwentnie, to jest jeszcze o to chodzi, to znaczy on tych słów używa w swojej praktyce nauczycielskiej, czyli nie mówi student czy uczeń, ale baziak. No, bo jakby tutaj, prawda, mamy ten strach związany z tym, że boimy się, kiedy nas kto? Nauczyciel odpytuje, w związku z czym nauczyciel to jest spytak, właśnie ten, który stawia pytania. Ale wymyślił też całe słownictwo na poszczególne gałęzie wiedzy. Tutaj moim ulubionym jest chyba właśnie libomudrawna, filozofia, umiłowanie mądrości. To nawet ma sens, mimo że się nie przyjęło. Ale też na takie codzienne sytuacje, typu lepszyścian, który jest przeciwieństwem choszyściana, czyli optymista w przeciwieństwie do pesymisty. No i do tego jakby Metanowski też wynajduje różne rzeczy. Trochę jak Zimmermann, ale nie do końca. To znaczy w ogóle, kiedy już przechodzi w stan spoczynku, przestaje uczyć, ma więcej czasu na tego typu aktywności. Chodzi też w takim bardzo charakterystycznym kapeluszu, który... Jak z Harry'ego Pottera, szpiczastym, który zresztą też wymyśla swoją własną nazwę. Dokładnie. No i ma czas właśnie na wynajdywanie tych wynalazków, które czasami wchodzą do użytku, czasami nie. Bo wynajduje na przykład taki wielościenny kałamarz. Nieprzewracający się. I on wszedł do użytku. Tak, czapek go używał. Czapek go używał. Dokładnie, więc to nie są tylko takie zupełnie absurdalne. Zresztą ten kałamarz on też nazwał jakoś, tam nazwa nawiązywała chyba do 8 ścian, czy do wielu ścian. No nie nazywało się to kałamarz po czesku kalamarz, tylko jakąś to miało swoją nazwę, nie pamiętam. Tak, ja też tej chwili nie pamiętam, ale przymiotnik był na drugim miejscu, wszystko brzmiało bardzo, bardzo naukowo jakby w tej nazwie tego kałamarza. Ale projektuje też takie rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. Jakiś balon w kształcie słonia, zdaje się, tego typu rzeczy. Tak, napełniany gorącym powietrzem, który nigdy nie poleciał. Bardzo zimmermanowskie. To jest szalenie zimmermanowskie, bo Zimmermann wiemy, że pomagał na przykład Zeppelinowi w wynajdywaniu jego, no właśnie, wznoszącego się w przestrzeń statku powietrznego. Więc to są wszystkie takie rzeczy, które Metanowskiego właśnie z Zimmermanem też wiążą jako tym właśnie geniuszem z prowincji. Mi się z wynalazków Metanowskiego, ponieważ on był bardzo oszczędny czy ascetyczny, najbardziej mi się podobał jego wynalazek, który pozwalał palić jedno cygaro przez 2 tygodnie. Dokładnie. Następna postać, Wacław Swoboda-Plumowski.
I to jest kolejny po prostu, no z jednej strony byśmy powiedzieli, że wioskowy wariat. No właśnie się zastanawiałam nad określeniem, jakim możemy użyć i Plumowski jest trochę takim jurodziwym, to znaczy tym bożym szaleńcem, przez którego przemawia coś więcej, ale jest właśnie znowu niezrozumiany przez swoje otoczenie, chociaż jego akurat chyba darzono dosyć dużą sympatią. No mimo pewnych właśnie znowu oporów, czy takiego ustawiania tej postaci na marginesie życia społecznego. Na tyle dużą sympatią, że udało się go wyciągnąć po tym, jak go naziści już po zajęciu Czech aresztowali, chcieli skierować do, czy wysłać do obozu koncentracyjnego. Jak wielu innych Czechów w tym czasie, no to społeczność lokalna go wyciągnęła, tłumacząc Niemcom, że zostawcie go, to jest wariat, wioskowy wariat. On miał jeden wynalazek i to jest przegenialna myśl, mianowicie la maison. Co to jest la maison, czy właściwie po czesku la maison? Tak, to pochodzi od francuskiego la maison, czyli dom, ale zapisane fonetycznie. No to jest połączenie hospody i kościoła. I Plumowski stwierdził, że skoro większość ludzi idzie najpierw do kościoła, a potem do hospody w niedzielę, po nabożeństwie. Tak, i tam spędza czas, no to dlaczego nie połączyć tych dwóch rzeczy w jedną, żeby można było swobodnie jakby w tym budynku spędzać cały czas, nigdzie nie przechodząc. I ostatnia postać w tym panteonie, Jan Eskimo Wenzel, podróżnik i mitoman. Bardzo popularny przed II wojną światową w Czechach. Facet, który rzeczywiście zwiedził kawał świata, głównie daleką północ. Później te swoje przygody opisywał w różnych miejscach, ale dzisiaj wiemy też, że właśnie nie wiadomo, co z tego miało miejsce. Dokładnie, bo kiedy wypowiedzieli się też specjaliści, na przykład językoznawcy badający języki inuickie, to okazało się, że te fragmenty, które on w swoich pismach opisywał jako właśnie wymianę w jednym z języków inuickich, no to są raczej właśnie takim wymyślonym jakimś narzeczem, którym ktoś może mówił, a może nie mówił. No właśnie, a co jego wiąże z Zimmermanem? No właśnie te podróże, które odbyły się, ale czy odbyły się w taki sposób, w jaki zostały opisane, to jest też inna historia. I jeszcze coś, to znaczy jak Wenzel wszedł w ogóle w takie czeskie środowisko, powiedzmy literacko-kulturalne, bo on nie do końca zrobił to osobiście. To znaczy o nim zaczął bardzo dużo pisać inny pisarz, Tiesnohlidek, który nigdy też Wenzla nie spotkał osobiście. Więc znowu to jest takie zapożyczenie z drugiej ręki, jakieś takie odkrycie, przedstawienie, które ma w sobie coś z mistyfikacji, ma w sobie coś z jakiegoś takiego kreowania iluzji, ale jest oparte na jakichś takich właśnie przesłankach, które spełniają założenia prawdopodobieństwa. I to, co wszystkie te postaci łączy jeszcze, czy właściwie może nie łączy, tylko różni, o, może tak, że one, tak jak tutaj rozmawialiśmy, pochodzą z różnych epok. Pokazują trwanie pewnych dłuższych wyobrażeń związanych z odrodzeniem narodowym, ale też przeobrażaniem się tej kultury pod wpływem warunków zewnętrznych. Czy to upowszechnieniem się mediów masowych, czy to właśnie tym, co dzieje się w ogóle w czeskiej historii, na ziemiach czeskich, wydarzeniami, które mają tam miejsce. Trochę przypadków, tak jak z tym zasłyszanym nazwiskiem Zimmermana, którego twórcy zresztą przyznają się, że usłyszeli w radio, więc znowu taki radiowy trop. Przypadek, zmyślenie, prawdopodobieństwo, korzenie kultury czeskiej, to wszystko w tych postaciach gdzieś się magazynuje. Trochę nam się w tej rozmowie już przewijało, ale chciałbym, żebyśmy ten wątek troszkę zreasumowali. Zimmerman to jest w Czechach społeczny fenomen. Wszyscy go znają, ciężko znaleźć kogoś, kto by tego nie lubił bądź się z tego nie śmiał. Jest znaczek pocztowy wydany oficjalnie przez czeską pocztę, okrągły, co jest uczczeniem wynalazku Jary Zimmermana, okrągłego znaczka pocztowego. Jest kilkanaście ulic w różnych miastach, najbardziej mi się podoba nabrzeże imienia Jary Zimmermana, które leży kilkaset metrów od rzeki. Jest jeden jego autopomnik, szereg tablic pamiątkowych, jest nawet planetoida między Jowiszem i Marsem i góra na Ałtaju. Jest wielkie grono specjalistów i badaczy, zimmermanologów. Zimmerman jest tematem bardzo wielu prac naukowych. To na czym polega ten fenomen? Dlaczego Czesi tak pokochali Zimmermana i dlaczego się z niego śmieją? Jaki to w ogóle jest humor? Bo mówiliśmy, że na przykład ciężko jest stwierdzić, jaka to jest forma, tak? Czy to jest kabaret? No właśnie nie do końca, bo oczywiście jakby ten dowcip zimmermanowski, on trochę wynika w ogóle z tradycji teatralnych czeskich, z tradycji oswobodzenia chodziwadla, później w ogóle mamy w historii czeskiego teatru trochę takich duetów. Rzeczywiście Zimmerman nie jest pierwszy, on jest kontynuacją, spójną kontynuacją pewnej rozwijającej się myśli, ale chciałbym, żebyśmy się nad tym pochylili za chwilę. Teraz chciałbym, żebyśmy domknęli ten wątek Zimmermana. Bo to jest trochę taki bezpieczny śmiech. To znaczy, tak jak mówiliśmy, on z jednej strony pozwala trochę pośmiać się z siebie, ale w takim lustrze, które jest nastawione w taki sposób, że nie do końca
wykrzywia, tak jak mamy te krzywe zwierciadła, a nawet jeżeli wykrzywia, to w taki raczej sympatyczny sposób. Nawet jeżeli dostrzeżesz coś brzydkiego w tym odbiciu, które zapewnia ci Zimmerman, no to cały czas masz taki bufor pewnego bezpieczeństwa. To znaczy, że dostrzegamy ciemne strony swojej historii. Te wątki czesko-niemieckie, czesko-austriackie w twórczości Giwadla Jary Zimmermana mi się nie wydają być przypadkowe. Ale z drugiej strony... Sami twórcy mówią, że nie są. To jest trochę taka melancholia, która jest bezpieczna. Melancholia za takim światem, z którego właśnie możemy się pośmiać, w którym się cały czas gdzieś bardzo w taki przyjemny czy przytulny sposób możemy odnaleźć. I taka pierwsza myśl o tym, że właściwie Zimmerman się kończy w tym roku 1914, to też nie jest właśnie bez znaczenia. To znaczy w momencie, kiedy ta wielka maszynka do mięsa, którą była pierwsza wojna, która w ogóle zmieni oblicze Europy, się zaczyna, to ten śmiech gdzieś gaśnie, tak? To znaczy nie możemy w to wejść, możemy się śmiać bardziej właśnie z tego cesarstwa austro-węgierskiego, z jego wszystkimi takimi, powiedzielibyśmy, zabawnymi obliczami, tymi takimi facetkami, które się składają właśnie na ten obraz dobrego cesarza pana, prawda, tego współżycia, które jest czasami mniej lub bardziej zrozumiałe, wielojęzyczne, wielokulturowe i tak dalej. Więc on zapewnia właśnie taką przestrzeń do pośmiania się, trochę się do przyznania do takich rzeczy, do których może niechętnie się przyznajemy w takiej właśnie oficjalnej szkolnej historii, ale które gdzieś są obecne i daje w związku z tym taki wentyl bezpieczeństwa. Wiesz, moim zdaniem on też trochę wykpiwa te takie odrodzeniowe sny o czeskiej wielkości, tą wielkoczeskość nacjonalistyczną, odrodzeniową, wykpiwa trochę te czeskie kompleksy, których ta wielkoczeskość miała być maskowaniem, czyli to przekonanie, że my jesteśmy krajem na krańcu świata, w kotlinie, nikogo nie obchodzimy i w ogóle się nie liczymy, że to też kpi z tego wszystkiego, że to jest bardzo czeskie, ale kpi też w taki czeski sposób, tak jak mówiłaś przed chwilą, to nie jest jadowite. I teraz zobacz też, jak to jest zrobione, jeżeli chodzi o formę, to znaczy jak przyjrzymy się tym spektaklom, no to właśnie ci naukowcy, którzy występują w tych seminaryjnych częściach, to wszystko bardzo jest takie zgrzebne, proste, te dekoracje są umowne, takie, że my widzimy, że my jesteśmy w teatrze, że to wszystko jest taką grą, takim żartem, ale znowu takim żartem, który gra też z tobą jako z widzem. On nie ma cię wykpić, on nie ma być dla ciebie nieprzyjemny, on właśnie ma też pozwolić ci poczuć się dobrze. Odnośnie Zimmermana, to kiedyś mi o tym opowiadałaś, on funkcjonuje, czy funkcjonował też na bohemistyce jako pomoc, na bohemistyce w Polsce jako pomoc naukowa, opowiesz? Z chęcią od razu pozdrawiam panią profesor Królak, która jest autorką tego pomysłu, ponieważ od pierwszego roku zajęcia są prowadzone, mamy kilka zajęć po czesku, mamy też bardzo intensywną, praktyczną naukę języka, no ale od drugiego roku jest przedmiot, który był związany z literaturą, dużo czytaliśmy też tej czeskiej literatury po czesku i jednym z takich właśnie pomysłów, które miała pani profesor Królak, było to, żeby nam puszczać Jary Zimmermana i patrzeć, kto się śmieje, bo jeżeli się śmieje, to znaczy, że uczył się do egzaminu i właśnie rozpoznaje te wszystkie elementy związane z czeską historią. Ja cię prosiłem o tą anegdotę, żeby jeszcze raz podkreślić właśnie to, jak on jest mocno osadzony w tej czeskiej historii. Zimmerman ma też bardzo wielu, czy nie wiem, czy bardzo wielu, ale ma fanów w Polsce. Ma swoją uliczkę, czy raczej zaułek, na przykład w Białymstoku, z którym ja jestem od prawie dwóch dekad związany. Niedawno wystawę jego wynalazków można było oglądać w Warszawie na Saskiej Kępie kilka miesięcy temu. A mnie zastanawia, to się też już trochę w tej rozmowie przewijało, co Polaków w tym śmieszy? No bo przecież nie ten Jan Hus wkurzony na Zygmunta Luksemburskiego, nie to czeskie odrodzenie, nie to nawijanie się z Karla Hawliczka Borowskiego. To co takiego sprawia, że on jest trochę jak Szrek? Dobra, znam osoby, które nie lubią Szreka, na przykład chłopak mojej córki nie cierpi Szreka, ale generalnie można powiedzieć, że wszyscy lubią Szreka i wszyscy się na Szreku śmieją, tylko każdy się na tym Szreku śmieje z czegoś innego. Z czego innego się śmieją dzieci, z czego innego nastolatkowie, z czego innego osoby dorosłe. Jest w tym Zimmermanie, tak jak mówię, to już trochę mówiłaś, ale chciałbym, żebyśmy to podsumowali. Jest w tym Zimmermanie coś takiego, że śmieją się z tego również ci, którzy nie znają tej czeskiej historii. Ja muszę przyznać, że zastanawiam się nad tym, bo z jednej strony rozumiem, że można się śmiać właśnie z tej takiej gagowej sfery tego, że nie wiem, mój ulubiony dowcip jest chyba taki, że w tej części seminaryjnej wychodzi dwóch właśnie profesorów, jeden trzyma dzwonek, drugi trzyma latarnię i przechodzą z jednej strony na drugą po to, żeby udowodnić, że światło jest szybsze niż dźwięk. No więc to jest taki dowcip, który jest rozpoznawalny jakby, no właśnie, znowu musisz mieć wykształcenie jakieś takie szkoły średniej, żeby zrozumieć, na czym on polega, ale to nie musi być czeska szkoła średnia. To znaczy, że to są takie prawa, które obowiązują we wszechświecie i które są zabawne jakby rozpoznawalne.
rozpoznawalne wszędzie. Z drugiej strony właśnie pytanie, czy Zimmermann dla polskiej kultury nie jest jeszcze innym rodzajem takiego nastawionego lustra, to znaczy tego rozpoznania trochę naszego stosunku do kultury czeskiej, która jest jednak cały czas w takim obiegowym ujęciu, no właśnie tą ironiczną, z dystansem, i Zimmermann zdawałby się to potwierdzać, jeżeli zatrzymamy się właśnie na tym poziomie takim, powiedzmy, który pierwszy rzuca się w oczy, nie zdrapiemy tego sreberka, żeby zobaczyć, czy pod spodem właśnie to nie jest ta bezpieczna mistyfikacja, która ma spełniać inne potrzeby, więc pod tym względem wydaje się, że Zimmermann tu też by odpowiadał na jakąś potrzebę. Takiego naszego widzenia, czy właściwie polskiego widzenia czeskiej kultury, znowu takiego bezpiecznego, takiego, w którym czeska kultura staje się dla polskiej kultury takim odbiciem, jak sobie można poradzić z trudną historią. Chociaż właśnie znowu mówię, to jest generalizacja, stereotyp i to zostaje na takim bardzo powierzchownym poziomie, ale jednak takim, który spełnia to założenie, że my lubimy te piosenki, które znamy, które odpowiadają gdzieś temu, co my myślimy, i tylko potwierdza to, co już wcześniej mamy w głowie. Bo mamy taki, mówię w tej chwili przez swoje polskie ja, wizerunek Czecha jako tego śmiesznego, ironicznego, autoironicznego, śmiejącego się na okrągło, więc nawet jeżeli nie wiemy, z czego oni się śmieją, to jak widzimy, że śmieją się z siebie, no to nam do tego wizerunku to pasuje, dobrze cię rozumiem? Tak, dokładnie. A z drugiej strony właśnie to zupełnie nie wydobywa tego mrocznego potencjału czeskiego śmiania się, który chyba najlepiej, wydaje mi się, ucieleśnia to powiedzenie o Czechach jako śmiejących się bestiach. I to ta bestia, która jest w drugiej części tego powiedzenia, właśnie obnaża rzeczy, które z polskiej perspektywy są często niechętnie widziane, jeżeli chodzi o tą kulturę czeską, które nie spełniają tego polskiego wyobrażenia o czeskiej kulturze jako właśnie tej kulturze, która sobie poradziła z traumą, albo która jest nieprzejęta traumą historyczną, która zawsze sobie jakoś radzi. Takim czeskim przekonaniem, że my sobie zawsze jakoś damy radę. Wszystkie burze i napory będą gdzieś wokół tej naszej kotliny, a my tutaj sobie bezpiecznie będziemy siedzieć i będziemy się z tego śmiać. A tylko, że to tak nie działa, bo ten śmiech jest często wyrazem bezsilności. Dokładnie. Nie możesz zrobić nic innego, to się z tego śmiejesz, ale to nie rozwiązuje problemu. I to trochę też jest widoczne w twórczości Giwa dla Jary Zimmermana. To znaczy, jak czytamy sobie wypowiedzi z lat 60. jego autorów właśnie, to oni tam często podkreślają, czy właśnie nie z lat 60., tylko o latach 60., to oni tam właśnie bardzo często podkreślają, że uznali w ogóle, że pojawienie się Zimmermana, że oni wejdą w tę szczelinę, którą zapewnia Praska Wiosna, że właśnie może kultura, może ten śmiech, może teatr, może to wszystko jest właśnie możliwością opowiedzenia o rzeczach, o których nie można było opowiedzieć, a później, kiedy ta szczelina się zamyka i następuje okres normalizacji, okazuje się, że trzeba szukać zupełnie gdzie indziej. To, co w tej chwili powiedziałaś, mnie skłania do tego, żeby sięgnąć po wątek poprzedników Jary Zimmermana, bo Zimmermann nie jest pierwszy. Ta tradycja takiego trochę teatru absurdu, bo i tego określenia można w tym kontekście użyć, ona jest w Czechach dość długa. Ten rodzaj żartów ma nawet bardzo konkretną czeską nazwę. Nazwę, która jest nieprzetłumaczalna na język polski, to jest recesę. Oczywiście recesę to po czesku też zapaść gospodarcza, ale recesę to jest też taki absurdalny żart. Istniał sobie w latach 30. taki klub recesystów. On wydał w 1937 roku powieść Droga do burdelu. To była powieść zbiorowa przypisana autorowi, można by powiedzieć, pewnemu poprzednikowi Zimmermana, wymyślonemu Pankracowi Perle. Pankrac Perla miał swój klub w Pradze, w ulicy Tusarza, na której członkowie tego klubu umieścili tablicę pamiątkową, niestety już nieistniejącą. Treść tej tablicy doskonale oddaje charakter recesy właśnie, czyli tego rodzaju absurdalnego żartu. W tym domie nie żył ani nie umarł Pankrac Perla, założyciel recesji. Wciąż pada śnieg. Ale dlaczego ja tu wprowadziłem tych recesystów? Bo ich manifest programowy, on trochę pokazuje właśnie tą mroczną stronę czeskiego podejścia do humoru. Všechno je for, sranda musí být, ponieważ nic innego nelze vážně dělat. Baštipáni i Jeremiášové se na nás smějí ze všech koutů, bakuřové vládnou světem. Musíme vytáhnout starou a osvědčenou zbraň proti nim, srandu. V době, kdy lidský mozek tvoří opět jednu perlu své činnosti, druhou světovou válku. Právě v této době je nezbytno si na ten mozek posvítit. Může-li mozek stvořit něco takového, jako je válka, je lépe uctívat nesmysl. Skrutové tłumaczenie. Wszystko jest żartem. Żarty muszą być, bo nie można niczego innego robić na poważnie. W czasach, gdy ludzki umysł tworzy kolejne wielkie dzieło, drugą wojnę światową,
właśnie teraz jest konieczne oświetlenie tego umysłu. Jeśli umysł jest zdolny do stworzenia czegoś takiego jak wojna, to lepiej czcić nonsens. I teraz co oni robią w czasie wojny, bo to też jest istotne. To znaczy w czasie wojny w protektoracie, w którym jednym z takich wielkich ideologów współpracy Czechów z nazistami jest Emanuel Morawiec, który jest takim czeskim faszystą. I Morawiec ma taką odezwę do Czechów, że właśnie współpracujmy, w tej współpracy się możemy zrealizować, ta wielkość czeskiej kultury się może realizować w granicach III Rzeszy i prosi o nadsyłanie ulepszeń, które można wprowadzić. I recesiści odpowiadają na tę potrzebę, między innymi pisząc mu, że w takim razie można na przykład ograniczyć ilość budek dla ptaków, które znajdują się... budek na ptaków, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak, które znajdują się gdzieś w bocznych uliczkach, więc jakby reagują właśnie tym żartem czy dowcipem. Ja właśnie cały czas się waham, jak dobrze oddać po polsku słowo sranda, bo ono nie ogranicza się tylko do tego żartu. To jest właśnie chciałem tu wprowadzić, bo dość często wprowadzam w kolejnych odcinkach słowniczki polsko-czeskie i to jest trochę problem, bo mamy po czesku słowo ziert, żart, ale potem mamy słowo sranda i to jest pojęcie, znaczy po pierwsze to jest pojęcie znacznie bardziej gwarowe z choworne cieściny. Myślę, że na raucie w teatrze raczej nie będziemy mówić o srandzie, ani o jeszcze wyższym stopniu, o którym za chwilę, ale ta sranda to nie jest tylko żart. Nie, ono oddaje też jakby absurdalność sytuacji. Możemy tego użyć w jakimś też negatywnym kontekście, jeżeli przydarzy nam się coś niemiłego, czy bardzo nawet złego, to też mówię, to ale sranda, nie? W sensie, że to też jest coś takiego, co właśnie pokazuje trochę ten absurd świata i to, że nie zawsze jakby właśnie mamy wybór, z czego się śmiać i że czasami to jest po prostu decydujemy się śmiać, bo już nie mamy siły płakać i w tym też jest właśnie ta sranda. Potem tym wyższym stopniem, o którym mówiłem, ale to już jest stopień taki w rozmowach między kolegami, to już na pewno nie na raucie w ambasadzie, to jest prdel, czyli dupa. To jest prdel, ale śmieszne. Dzielałaś sobie prdel? Żartujesz? Tylko tak jak mówię, to już jest wersja taka mega ludowa. Jeżeli chodzi o tą recesję czy recesystów, to jest nie tylko klub recesystów. To jest też na przykład Woskowec i Werych, o których niedawno wspominaliśmy z Petrem Wilczkiem w rozmowie o czeskim kinie, czyli aktorzy kinowi, ale tak naprawdę przede wszystkim teatralni. No przecież to też jest teatr absurdu, to też jest recesja. I co więcej, też jakby losy tej dwójki pokazują też właśnie ten absurd i takie brak sprawczości czasami w tym, co cię spotyka w historii, tak? Czyli jakby oni przeżywają wojnę na emigracji, z której Werych ostatecznie wraca i później jeszcze tworzy też. To, co oni robią razem, tworzą głównie w międzywojniu. Później mamy ten okres, kiedy to oswobodzone, czyli uwolnione, tak powiedzielibyśmy, ten uwolniony teatr. Wyzwolony jest tym teatrem. Ale wyzwolony w sensie oswobodzenia, takim militarnym, no nie sztuk wyzwolonych, czy nie wiem, wyzwolonego mężczyzny, kobiety. Przyniesienia wolności, który też przez chwilę jakby nim nie jest. I później Werych wraca, tak jak mówiliśmy, Woskowec nie wraca. No i właściwie ta jego kariera gdzieś się kończy. Dla mnie najbardziej przejmującą rzeczą we wspomnieniach Wericha, który opisuje to, jak spędza w Stanach wojnę i jednocześnie jakby objeżdża z występami, których ludzie mają się śmiać, żeby też zbierać na przykład na poszkodowanych przez wojnę, czy jakby na wsparcie też działań militarnych. I gdzie właśnie mówi o tym, że jest takim smutnym klaunem, to znaczy występuje po to, żeby zbierać te pieniądze przed tą amerykańską publicznością w kraju, w którym nie ma tej wojny, który jest zaangażowany w ten konflikt, ale nie dzieje się on na jego terytorium. To są takie bardzo uderzające fragmenty, gdzie on mówi właśnie, jak próbują kupić ten samochód, żeby objeżdżać te Stany, no bo te usługi publiczne są na innym poziomie zupełnie niż w Europie. Widać tą tęsknotę, która się zrealizuje w tym, że on do tej Czechosłowacji powojennej powróci. No i tam jeszcze będzie tworzył, wykorzystując też takie pewne elementy, które są charakterystyczne dla ich takiego wspólnego z Woskowcem warsztatu, to będzie chociażby Cisarzów Pekarz, a Pekarzów Cisarz. Taki film właściwie gdzieś... Fenomenalna komedia tak naprawdę z czasów Rudolfa II. Tak, odwołujący się dokładnie do tej Pragi magicznej, XVII-wiecznej, mitu Golema. No i właśnie tam Werych też się zrealizował, ten powojenny Werych. Natomiast Woskowec i Werych nie byli jedynym takim teatralnym duetem, bo jak sobie zobaczymy, w jakim środowisku teatralnym powstaje ten Zimmermann i na jaką potrzebę znowu odpowiada, to co wtedy w Pradze działa? Działają takie teatry, które typowo zajmują się teatrem absurdu. To jest Zabradli, to jest Reduta. Tam się wystawia sztuki Havla na przykład, prawda? Czyli to jest taki klasyczny, powiedzielibyśmy, z tego okresu teatr absurdu. No ale działa też Giwadlo Semafor, którym działa inna taka ważna dwójka czeskiej kultury teatralnej, dwóch Jiřích, czyli Suchy a Schlitr, którzy z jednej strony robią teatr pod takim hasłem Divit se krásy świata,
I tu Swierak z kompanią odpowiada, że to nie wystarczy. To znaczy przyglądać się pięknu i dziwić się piękności świata, to nie jest jedyne, co my właściwie możemy zrobić w tej sytuacji. To nie przyniesie żadnego katarzis, tak jakby zakładał Suchy ze Szlitrem. Ale oni robią też filmy. I takim dla mnie najbardziej przejmującym chyba i też odpowiadającym jakoś na tą naszą rozmowę filmem jest Gdyby tysiąc klarinetu, czyli Gdyby tysiąc klarnetów, w to myślę zagrało to, co by się stało, gdzie zresztą występuje też, i to może myślę, że słuchaczki i słuchaczy zaciekawić, młody jazzujący Karel Gott, który jest właśnie taką historią słodko-gorzką o jednostce wojskowej, w której nagle cała broń zamienia się w instrumenty muzyczne. Jest właśnie taką swingującą, jazzującą, trochę idyllą, która na koniec właśnie znowu ma ten gorzki odcień, no bo ostatecznie ten ktoś trzymający w rękach saksofon ocknie się jednak z karabinem. I to też jakby trochę pokazuje z jednej strony właśnie ten skręt Giwadla Semafor, który działa do dzisiaj i do dzisiaj jakby też śmieje się z różnych nawiązań do kultury czeskiej. Bardzo polecam ich Kitice, które są fenomenalne. A z drugiej strony właśnie jakoś wpisuje się i pokazuje to środowisko, z którego ten Zimmermann teatralny wyrasta i w którym funkcjonuje. Jak się tak zastanowię, tu znowu wrócę do rozmowy o czeskim kinie z Petrem Wilczkiem, gdzie przy tym współczesnym kinie takim środowiskiem formującym jest Davidzke Giwadlo. Przecież ono tak naprawdę, te pierwsze sztuki Zelenki, no to też wyrasta trochę właśnie z tej takiej zabawy absurdem. Mamy tam kilka jakichś takich wspólnych mianowników. Właśnie ten absurd, tą ironię, to śmianie się z samych siebie, ale równocześnie raczej brak zjadliwości. Chociaż, dobra, jeżeli sobie weźmiemy na przykład Kosmo Davidzkego Giwadla, to jest ultra zjadliwe, ultra ironiczne i ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby w Polsce powstał taki film o Polakach, jak Czesi nakręcili komediowy serial o Czechach, który jest po prostu 5 czy 6 częściami, która każda wykpiwa w wyjątkowo brutalny, bezpośredni sposób różne czeskie przywary, cechy charakteru, czeskiej państwowości, Czechów jako takich. Mój absolutnie ulubiony dowcip, lecą rakietą na Księżyc, coś im tam nie wychodzi, trwa jakaś długa dyskusja na ten temat i tu jeden z nich mówi: ukaż mi niejakiego Czecha, któremu się nieco w żywocie podarzyło, tak? Pokaż mi jakiegoś Czecha, któremu się coś w życiu udało, na co pada odpowiedź: Olga Hepnerowa. Czyli kobieta, która nienawidząc całego świata wyraziła swoją frustrację w ten sposób, że wjechała ciężarówką na przystanek autobusowy na Strossmayerowym namieście, zabijając 8 osób. Generalnie tego rodzaju humor. Podsumowując wątek recesy, ona funkcjonuje sobie do dzisiaj, głównie na tle politycznym, na przykład kiedy prezydent Václav Klaus ukradł pióro wieczne prezydentowi Chile, to przybrana za chilijską policjantkę kobieta próbowała go gdzieś na jakiejś uroczystości oficjalnej aresztować. W przedostatnich i ostatnich wyborach do Europarlamentu mieliśmy recesyjne komitety wyborcze. Najpierw to było a nowy trolime Europarlament, czyli tak strolujemy Parlament Europejski, a generalnie chodziło przez użycie w nazwie tego ano o strolowanie ugrupowania Andrzeja Babisza. W tych wyborach parlamentarnych mieliśmy dla odmiany ano pro współpracy z Mimozemścianami, tak się to chyba nazywało, czyli tak dla współpracy z kosmitami, gdzie wykorzystując przysługujący zarejestrowanemu komitetowi czas antenowy do programów wyborczych przychodzili przebrani ze zielonych kosmitów. O tym zresztą wspominałem w którymś z odcinków. Tak, no bo właśnie, bo recesja to jest, często się też jakby próbuje oddać przez prank, tak? Czyli te pranki to są te takie praktyczne dowcipy, które jakby nie tylko opowiadasz, ale właśnie musisz też zrealizować w jakiejś formie i tutaj jakby to przebranie się za kosmitę doskonale na tą potrzebę odpowiada. Słuchaj, zostawiając recesy, w Polsce mamy długą tradycję kabaretową, tradycję, która jest wciąż żywa. Jest kabaret Starszych Panów, który po wielu dziesiątkach lat się dalej, myślę, doskonale broni. Mamy też całe mnóstwo kabaretów współczesnych i one mają się świetnie. Mają się świetnie w takim sensie, bo nie chcę dyskutować na temat ich jakości, ale że jest wielu twórców i wielu odbiorców, którzy to cały czas śledzą. I mieliśmy i takie typowe kabarety. Mieliśmy fenomenalny duet Władimira Mensika, wybitnego aktora i komika. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę jego śmierci w duecie z Jerzyną Bohdalową.
ta dla odmiany, chociaż ma lat ponad 90, dalej się doskonale trzyma i dalej doskonale bawi. Zresztą o Mensiku i normalizacyjnych rewiach sylwestrowych, które on prowadził w latach 70. i 80. razem z Bogdalową, fenomenalnie w jednym z odcinków opowiada w podcaście pod specjalnym nadzorem Piotrek Gowliński. Mieliśmy duet Oldrzycha Kajzera a Jerzego Labuse. Labuse akurat słuchacze Czechostacji mogą kojarzyć, bo on w Arabeli grał czarnoksiężnika Rumburaka. Potem mieliśmy w latach 90. Czeską Soju, czyli taki humor, no, gruby, powiedziałbym, niepoprawny bardzo. Ale to jest raczej przeszłość. Gdzie jest teraz czeski kabaret? Bo nie ma go. Ja mam wrażenie, że są wciąż powtórki z Mensika, są powtórki z Kajzera z Labusem. Jest stand-up, który się w Czechach rozwija tak jak w Polsce i ten stand-up tak jak w Polsce zazwyczaj jest kiepski, czasem jest doskonały. Ewentualnie jest jeszcze format, którego dla odmiany w Polsce już właściwie nie ma, to są talk-showy. Talk-showy w Czechach z tym elementem takim humorystycznym, że siedzą sobie ludzie na kanapie, opowiadają anegdoty, dowcipy. Tego jest dalej dość sporo. Ale takiego kabaretu, w sensie kabaretu, nie ma. Co się z tym stało? Dlaczego? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest w ogóle chyba pytanie trochę o różne kryzysy, które kultura przeżywa w różnym momencie i które jakby czasami przychodzą niespodziewanie. To jest, nie wiem, kryzys czeskiej kinematografii czy tego typu humoru. I teraz pytanie, czy on się realizuje właśnie gdzie indziej? Czy on przechodzi w jakieś formy, które jakby niekoniecznie teraz widzimy jako mainstreamowe czy wyraźne? Czy realizuje się na przykład gdzieś w internecie i po prostu jeszcze nie wychynął na tyle, żeby wydał się jakoś bardzo wyraźny? Czy właśnie jakby też trochę Zimmerman nam może dać odpowiedź na to, bo jak się tak dłużej zastanowimy, z jednej strony mówisz, że no każdy ma jakiś stosunek do tego Zimmermana, z drugiej strony jak popatrzymy właśnie na to, jak w tej chwili wygląda też kadra aktorska Jiwadla Jari Zimmermana i to, jak wspominałam, że czasami grasz tam do śmierci, a no potem... Nie, no to są stare dziadki właściwie, bez wyjątku. I nawet jeżeli tam przychodzi ktoś młodszy, typu Andrzej Wetchy, zaczyna grać w którymś z spektakli, czy syn jednego z aktorów, no to cały czas są takie uzupełnienia trochę ad hoc i które jakoś gdzieś mają jeszcze sięgać do tej poprzedniej epoki. Nie tyle są przedefiniowaniem i szukaniem tego nowego humoru odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy, tylko żeby podtrzymać raczej i próbować cały czas gdzieś sięgać do tej przeszłości, co z kolei też trochę sprawia, że ten Zimmerman, który jest tą postacią, która pozwala na bezpieczne śmianie się z przeszłości, już teraz właściwie jest przedefiniowany i też jako postać, przez którą możemy patrzeć na ten czeski humor od lat 60. do teraz i w jakim on miejscu się znajduje bądź nie znajduje. Dokładnie, to jest rzecz, która mi w tej chwili przyszła do głowy, że tak naprawdę współczesny widz, który przychodzi do Jiwadla Jary Zimmermana, on się absolutnie nie śmieje z tego, z czego się śmiali widzowie Jiwadla Jary Zimmermana w latach 60. czy 70., tylko on się raczej bardziej śmieje z tego, czym Jiwadlo Jary Zimmermana było w latach 60. i 70. Tylko nie masz takiego wrażenia, i tu cię pytam jako kulturolożkę, że to jest strasznie wsobne, że stoimy trochę w miejscu. To widać w naszym stosunku do ogólnego postępu świata, wynalazków, płacenia przelewami i tak dalej, ale widać to też w naszym podejściu do humoru. My się będziemy do usranej śmierci, za przeproszeniem, śmiać z Jary Zimmermana. Będziemy do usranej śmierci oglądać Mensika i Bohonalową i stoimy w miejscu. I tutaj wydaje mi się, że poręczne byłoby to, co pisał Masaryk, który jest jeszcze przed Zimmermanem, czy właściwie gdzieś tam może się spotykają w pewnym momencie. Mam wrażenie, że tak, że tam jest, w którejś ze sztuk był Masaryk. W czeskim Nebi na pewno jest, tak. To na pewno tam się też zastanawiają, dlaczego go tu nie ma, no bo jeszcze żyje, dlatego jakby nie może być na tym sądzie w czeskim niebie. Ale ta koncepcja małego narodu, to znaczy w czym nam ona przeszkadza, w czym pozwala właśnie zachować te pozory bezpieczeństwa, czyli możemy pójść do Jiwadla Jary Zimmermana i dzisiaj śmiać się trochę z treści sztuki, trochę z tego właśnie, że to jest taki fenomen kulturowy, który też jest znany poza granicami, więc trochę nas dowartościowuje. A z drugiej strony no ten mały naród, on jest mały też w takim znaczeniu właśnie małostkowy, zawistny, zafiksowany na sobie, antyeuropejski. I to wszystko jakby w tym pojęciu małego narodu jest właściwie już od czasów Masaryka. To jest to też, o czym rozmawialiśmy w odcinku o Masaryku, tak? Czyli jeżeli, Masaryk twierdził, jeżeli naród będzie, nie będzie mu się przeszkadzało przez lat 50, to on w końcu dojdzie do tej swojej wielkości.
Jesteśmy po tych, no ilu, 30 ponad latach, zbliżamy się do 40 tego rozwoju. No i tak jak mówisz, zastanawiamy się, czy my przypadkiem nie utknęliśmy gdzieś w miejscu, które jest znowu jakby bezpieczne, ale jest to trochę takie złudne bezpieczeństwo, że ten humor, który już nikogo nie drażni, który jest bezpieczny, który jest, no właśnie, ten Zimmerman, którego stworzono, żeby śmiać się z tego piedestału, teraz na tym piedestale wylądował. O czeskim nieznanym świecie geniuszu, Jarze Zimmermanie i generalnie o czeskim poczuciu humoru rozmawiałem z dr Karoliną Ćwiek-Rogalską, bohemistką, etnolożką i kulturolożką z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Ale zanim Ci podziękuję za rozmowę, to jeszcze jedno ogłoszenie i jedno pytanie. Właśnie w wydawnictwie Radia Naukowego wyszła Twoja książka Ziemie, historie odzyskiwania i utraty. Dla mnie jest fenomenalna, nie ukrywam, że przeczytałem jeszcze wersję redakcyjną, do tego jest przepięknie wydana, świetnie się nadaje na przykład na prezent pod choinkę. Ale skoro mam tę autorkę, to nie będę się na temat ziemi wymądrzał. Powiedz w kilku zdaniach, o czym to jest? To jest taka książka, która też dzięki pomocy redakcji stała się właściwie próbą poszukiwania odpowiedzi na to, jakie mity powstawały i ginęły w trakcie całego istnienia tego fenomenu, którym są tak zwane ziemie odzyskane. I próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kto właściwie sprawił, że widzimy je w taki sposób i czy możemy w nich zobaczyć coś innego. I to jest taka historia, którą z jednej strony opowiadam też ze swojego rodzinnego doświadczenia. Moi dziadkowie byli osadnikami na tak zwanych ziemiach odzyskanych i którą gdzieś próbuję opowiedzieć przez tą soczewkę, jaką jest moje miasto rodzinne Wałcz, dawne niemieckie Deutschkrone, ale z drugiej strony próbą poszukiwania odpowiedzi na to, czy da się tę historię opowiedzieć, gdzie jest jej początek, gdzie jest jej koniec, czy jest to historia bardziej uniwersalna. Polecam bardzo, jak mówiłem, naprawdę warto, a Tobie raz jeszcze bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa w Czechostacji. Dziękuję i do zobaczenia. No i miało być śmiesznie, a zrobiło się psychoanalitycznie i przepoważnie. Mam jednak nadzieję, że głównie to było ciekawie. Poza tym, abstrahując zupełnie od intencji twórców, motywacji odbiorców czy obecnej kondycji czeskiego humoru, on naprawdę, przynajmniej dla nas, i tu przemawia moje czeskie ja, jest śmieszny. Ale my śmiejemy się ze wszystkiego i co pewnie odróżnia nas od Polaków, często, a może najczęściej, śmiejemy się z samych siebie. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak przedstawienia teatru Jary Zimmermana wyglądają, posłuchać poprzedzających je naukowych seminariów i celowo topornych wykonań, to od kilku lat na YouTubie teatr ma swój profil, a na nim wszystkich kilkanaście przygotowanych przez siebie przedstawień. Odnośnik do profilu zostawię w opisie tego odcinka. Bardzo Wam też polecam i ten odnośnik również znajdziecie w opisie. Odcinek podcastu pod specjalnym nadzorem poświęcony Władimirowi Mensikowi i czeskim rewiom sylwestrowym. Piotrek Gawliński, jak zawsze zresztą, dogrzebał się w nim mnóstwa pięknych anegdot, smaczków i szczególików. Generalnie zaś jestem bardzo ciekaw Waszego zdania o dzisiejszej rozmowie. Czy Was zaciekawiła, a może była zbyt hermetyczna albo nudna? Swoją opinią podzielcie się w komentarzach. Jak wiecie, zwykle staram się na nie, dopóki nadążam, reagować. To był odcinek numer 48, a biorąc pod uwagę dwa odcinki specjalne, aktualnościowe, których nie numerowałem, 50. Całkiem ładna liczba. Niedługo w sumie będzie już rok, jak Czechostacja nadaje. Ten rok to pewnie ciurkiem dwie doby nagrań. Tysiące osób, do których dotarłem i ponad setka takich, którym podcast spodobał się na tyle, że postanowili go wesprzeć, czyli moich patronów, fundamentu i opoki, na której Czechostacja stoi. W tym tygodniu do tego grona dołączyli Cezary, Jacek, Kamil, Przemysław, Robert i Violetta. Bardzo Wam dziękuję. Wrzele egiki. Dziękuję też wszystkim, którzy wysłuchali. Mam nadzieję, że nawet jeśli nie dowiedzieliście się niczego nowego, to przynajmniej się dobrze bawiliście. Za tydzień pewnie znów będzie autorsko i trochę nostalgicznie. Plan jest taki, że poopowiadam o produktach, z którymi Czechy się kojarzyły i kojarzą. W odcinku zmieszczą się więc pewnie i jarmilki, i kredki Koinor, kryształy z jabloneksu, czekolada studencka i becherowka. W dalszych planach, żeby jeszcze zdążyć, póki nad Wełtawą trwa rok kawkowski, jest odcinek o tym właśnie pochodzącym z Pragi niemieckojęzycznym pisarzu żydowskiego pochodzenia i jego tożsamości. I parę opowieści historycznych, w tym o złożonych bardzo relacjach czesko-polskich w pierwszej połowie XX wieku. A na razie do usłyszenia. Na slyšenou.